Bardzo miło mi was powitać. Miałem trochę nadzieję, że to Krystyna Czubówna przeczyta, ale no, nie można mieć wszystkiego. Dzięki, że przyszliście, zwłaszcza o tak już późnej porze, o 16, gdzie już bardziej pewnie trochę się myśli after party i tak dalej. Był pewien znany wokalista, który miał super sposób na rozgrzanie publiczności i przy okazji siebie. On wychodził na stadion i robił taki coś para pirereo. Porororo. Porororo. Dobra, to mamy zaliczone. On to robił lepiej, ale już nie żyje, a ja jeszcze żyję, więc wiadomo. Ta prezentacja będzie trochę może nietypowa, trochę inna od reszty. To nie będzie takie dogłębne wejście w jeden konkretny temat, ale tak naprawdę poruszenie wielu różnych kwestii, które mają wpływ na naszą karierę, zarówno w konkretnej firmie, tam gdzie chcemy pracować, jak i w momencie, kiedy już nie chcemy pracować w danej firmie i chcemy zmienić ją na inną. To również dużo takich rzeczy się uzbierało. To jest podsumowanie zarówno mojej osobistej kariery, która gdzieś tam już na kilkanaście lat się rozciąga, jak również wielu rzeczy, które tutaj w Wolcie robimy, z którym współpracuję już od ponad roku. Krótko może, jakie tu jest tło, jaki kontekst. W Wolcie tworzymy bramkę płatniczą, która no, cel ma taki bardzo ambitny, że na całym świecie chodzi o to, żeby płatności dochodziły w 10 sekund albo krócej. Jest to startup, który istnieje dopiero tam od 3 lat, więc bardzo szybko to się wszystko rozwija i to powoduje dużo różnych wyzwań, z którymi musimy sobie radzić. Szczerze, nie robię reklamy, mówię szczerze, to jest najlepszy zespół, z jakim kiedykolwiek pracowałem, ale to się nie stało z dnia na dzień i o tym też powiem, co sprawiło, że przez ten rok tak fajnie ten zespół zaczął działać. To będzie taka trochę podróż złożona z takich 7 tematów, 7 przystanków. Zaczniemy sobie bardziej od tematów miękkich, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, bo jak wszyscy wiemy, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I o tej drużynie na początku sobie trochę porozmawiamy. Dużo na ten temat mówiła godzinę temu Agnieszka w sali obok. Nie wiem, czy ktoś z was był też u Agnieszki wcześniej. O, fajnie, super. Pewne rzeczy będą się powtarzać, ale też wprowadzę trochę swojego spojrzenia i innych rzeczy. Także przechodzimy od takich miękkich rzeczy, a potem sobie porozmawiamy już o czysto technicznych rzeczach, no bo jak już dopiero mamy zespół, to wtedy możemy z tym zespołem faktycznie rozmawiać o architekturze, o kodzie, a jak nie ma zespołu, no to jesteśmy forever alone i co wtedy. No i taka zasada, która tutaj przyświeca tej prezentacji, to jest to, żebyśmy znaleźli takie rzeczy, które nam dają najwięcej korzyści. Bo tutaj ja sam w swojej karierze często poświęcałem wiele godzin, nadgodzin, weekendów na gonienie za jakimś króliczkiem, robienie rzeczy, które tak naprawdę nic za bardzo nie wniosły do projektu i tutaj pomyślimy, co takiego jest, na czym warto się skupić. No i taki mój pierwszy ulubiony mit, z którym zawsze walczymy w kolejnych firmach, to jest też jest ten podział, że jest zły biznes i dobry development. Co to tutaj oznacza? W wielu miejscach już się z tym zetknąłem, że deweloperzy narzekają na to, że po pierwsze, no biznes nie wie, czego chce, oni ciągle zmieniają priorytety, ciągle chcą coś innego, na wczoraj chcieli to, za tydzień jednak zmieniają zdanie. No i ten taki syndrom ofiary, że biznes nas nie rozumie. My jesteśmy tacy wspaniali, genialni, mamy takie fajne pomysły na refaktor, na nowy framework, a oni tego nie chcą zatwierdzić, nie chcą robić tego, co my chcemy. No i my jesteśmy tacy wtedy bardzo poszkodowani. Co z tym zrobić? Bo chcielibyśmy coś z tym zrobić, prawda? Nie tylko powiedzmy siedzieć i narzekać. Znaczy niektórzy tak też postępują, że po prostu siedzą, przychodzą na retro i no to mi się nie podobało, tamto mi się nie podobało, ale no co dalej? Ja staram się zrozumieć tę drugą stronę, porozmawiać z tą drugą stroną i złapałem się na tym, że ja wiem jak to jest. Ja wiem jak to jest być w butach tych osób, które płacą za nasze usługi. No bo też powiedzmy szczerze, no jesteśmy dosyć dużym generatorem kosztów. Natomiast myślę, że większość z nas miała kiedyś styczność z mechanikami samochodowymi albo z ekipami remontowymi, budowlanymi i wtedy właśnie wchodzimy w te buty klienta, który musi za coś zapłacić. My nie rozumiemy tego języka, nie rozumiemy dlaczego tutaj trzeba w tym samochodzie połowę rzeczy wymienić, a ten budynek to w ogóle jest źle zbudowany i zaraz się zawali i tak dalej. No jest bardzo ciężko się wtedy dogadać z taką osobą, która tylko się skupia na tych rzeczach technicznych.
No i tak samo po co ten kolejny refaktor? No ja też usłyszałem, czy od mechanika, czy od budowlańca, że to wszystko trzeba przerobić, wszystko inaczej. To nawet w tej chwili gdzieś tam się dzieje, podejrzewam, że wieczorem znowu dostanę telefon, że a, bo te rury tutaj, to ten pec to źle założył. Tak więc jeżeli zastanawiamy się, dlaczego biznes się zachowuje tak, jak się zachowuje, jakoś nie po naszej myśli, to być może właśnie dlatego, że ci ludzie mają tego typu obawy, może też już się sparzyli wcześniej na współpracy z developmentem i coś tu trzeba sobie wyjaśnić. To, co my w Wolcie sobie postawiliśmy jako cel, jako sposób na rozwiązanie tych problemów, to jest przewidywalność. To, co wcześniej tutaj powiedziałem, że biznes nie wie, czego chce, zmienia priorytety, z drugiej strony są argumenty, że deweloperzy nie dowieźli i tak dalej. Czyli tak naprawdę to, co nam chodzi, to jest bycie przewidywalnym w dwie strony. Czyli my jako deweloperzy wiemy, co ten biznes zamierza, co oni tam dalej chcą robić, no a oni też muszą wiedzieć, kiedy my to w końcu zrobimy, kiedy to wdrożymy, żeby nie było tak, że nie wiem, umawialiśmy się na deploy, nie wiem, dzisiaj, a on się wydarzy za dwa tygodnie, bo się pojawiło ileś tam problemów. I żeby dojść do takiej przewidywalności, to będzie bardzo długa droga, złożona właśnie z tych siedmiu mitów, o których będę mówił. Długo myślałem nad tytułem tego slajdu i on ostatecznie został pusty, bo kiedy pokazywałem tę prezentację dziewczynom z działu XHR, teraz to się nazywa People and Culture, czyli tak ładniej, bo już nie są zasoby ludzkie, tylko są ludzie, ci ludzie mają jakąś kulturę, to tak na marginesie. I koleżanki tak popatrzyły na to i powiedziały, słuchaj, a czy to musi być tak, że jest ten faktycznie podział na biznes i development, że to jest klient, a my jesteśmy tylko wykonawcami jakiejś usługi? Nie, to nie jest kultura, którą my chcemy w firmie budować. Prawda jest taka, że jak my deweloperzy mamy dostęp chociażby do podstawowych wykresów na Grafanie pokazujących, jak tam idzie sprzedaż, jak tam transakcje idą, czy ten system w ogóle działa produkcyjnie, czy nie, to my też się stajemy częścią biznesu, bo my możemy zaalarmować ludzi, nie wiem, z marketingu, czy salesów, czy customer success i innych tego typu zespołów, że słuchajcie, tu się dzieje coś niefajnego, albo moglibyśmy zoptymalizować nasze pokrycie banków, robiąc to i to. I zaczyna się taka dwustronna rozmowa, a nie tylko na zasadzie, że ktoś przychodzi z biznesu i nam każe, no zróbcie to. No więc tak sobie to przekreśliłem i stwierdziłem, dobra, może w firmie po prostu jest podział na ludzi technicznych i nietechnicznych. No my jako deweloperzy to jest tech typowo, non-tech, no to jest pewnie osoba sales czy marketing. Ale potem sobie tak pomyślałem, że może te określenia też trochę stygmatyzują za bardzo. Po pierwsze, że no nie wiem, osoba tech może się wydawać nadal lepsza, bo ona coś wie, a ta druga nie wie. Ale z drugiej strony ja znam osoby gdzieś ze sprzedaży, czy z customer success, czy innych tego typu zespołów, które może na co dzień nie programują, ale one znają takie makra w Excelu, że ja to nigdy ich nie widziałem, albo nawet robią sobie narzędzia w Pythonie, albo nawet piszą zapytania do produkcyjnej bazy SQL-owej. Czyli to się bardzo tak przenika. Tak? Oni coś jednak rozumieją z tych technicznych rzeczy, może mają doświadczenie, czy nie wiem, na przykład 10 lat temu zajmowały się faktycznie rzeczami technicznymi, a potem postanowiły się przebranżowić. A po naszej stronie jest to w drugą stronę. My wyrośliśmy jako osoby czysto siedzące w kodzie, a teraz coraz bardziej zainteresujemy się tymi kwestiami biznesowymi, domeną biznesową, jak tutaj kolejne rynki zdobywać i dzięki temu więcej pieniędzy wszyscy zarobimy. No i użyłem takiego magicznego słowa, jak pogodzić ludzi w firmie. Wow, jesteśmy wszyscy ludźmi. No i to jest ostateczna wersja tego slajdu i tak jak już mówiłem, development ma u nas być częścią biznesu, jesteśmy wszyscy razem, gramy do tej samej bramki, jedziemy na jednym wózku. Jak to mój pierwszy szef mawiał, to jedno z jego mądrzejszych powiedzeń. Miał też takie głupsze, ale to, że jedziemy wszyscy na jednym wózku, to było całkiem mądre, pamiętam to do tej pory. Żeby to wszystko działało, musimy się wymieniać informacjami. Tu Agnieszka trochę wspominała czasami o jakiejś może niechęci do tej rozmowy, do tej komunikacji. Można sobie tę komunikację bardzo fajnie ustawić, tak żeby ją polubić. No i przede wszystkim to, co mówiłem, wszyscy musimy znać, jakie są priorytety, jaki jest dalej plan, na kiedy się umawiamy na jakieś wdrożenia. Była taka sytuacja u nas, że już po fakcie na Slacku pingała taka notyfikacja, właśnie wydarzył się deploy.
5 minut później ekipa Customer Success widzi, jak wykresy lecą, puf, połowa systemu się zepsuła. Oni nie wiedzieli, o co w ogóle chodzi, co się stało, co to za wdrożenie, co tam weszło. W tym momencie, jak mamy taki release plan i według tego staramy się działać i ten plan aktualizować, no to wtedy oni wiedzą, że coś się właśnie wydarzyło, coś konkretnego. Wspólne warsztaty. Staramy się spotykać, nawet już w tej dobie pracy zdalnej, no co jakiś czas spotykamy się w biurze, żeby przegadać sobie jakieś rzeczy typu nowy feature czy nowy rynek, na który wchodzimy, żeby po prostu zebrać tę wiedzę, przedyskutować sobie, różne punkty widzenia poznać. Tak samo wszystko to, co ma wpływ na z naszej strony na usprawnienie developmentu, czy to będą działające pipeliny, niezawodne pipeliny, to żeby ten deployment szedł w miarę szybko, a nie tak, że nie wiem, zaczniemy go o 9, skończymy o 18. To wszystko też wpływa na to, że się lepiej też współpracuje z innymi zespołami. No, ciężko nie użyć tego słowa biznes, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu ci ludzie z sales, marketing i tak dalej muszą wiedzieć, że my wiemy, co robimy i że to idzie sprawnie. No i tu nie ma co ukrywać, że dobry product owner też robi ogromną różnicę. Musi być w firmie taka osoba, czy kilka takich osób, które potrafią dogadać ze sobą różne osoby, które początkowo no, mają jakiś problem z dogadaniem się. Ja mam w zespole świetnego product ownera, pozdrawiam Kubę. I naprawdę zupełnie inaczej się pracuje, jak taka osoba jest. To, co odkryłem jeszcze, i tu znowu pozdrawiam Agnieszkę, tam, przepraszam, nie chcę koloru pomylić, z fiolet czy... Okej. Okay. Agnieszka została u nas tak zwaną Mother of DevOps i w ten sposób wspólnie z tym zespołem wyprodukowała świetny dokument, który to się mieści, nie wiem, na jednej kartce A4 czy na jednym ekranie. I ten dokument mówi, co to jest za zespół, w jaki sposób on pracuje, kiedy oni przyjmują zlecenia. Jak chcesz im coś wrzucić, to tak w piątek najpóźniej, bo w poniedziałek oni mają planning. No jeżeli opisujesz jakieś zadania w Jirze, no to użyj konkretnego szablonu, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ja sobie do takiego dokumentu, jako ta strona, powiedzmy, zlecająca jakieś rzeczy, ja sobie do tego często wracam i od razu wiem, jak się z tymi ludźmi dogadać. Także docelowo fajnie, żeby każdy zespół miał taki dokument. No, jeżeli chodzi o usprawnianie systemu pracy, to często taki mit jest, że musimy mieć Scruma. Jakby ten Scrum staje się takim celem samym sobie. Do tego stopnia czasami to dochodzi do granic absurdu, że nie wiem, kto z was był na PHPersach w tym roku, ale Konrad miał tam prezentację, że trzeba wręcz zrzucić kajdany Scruma, bo to nie ma sensu. A ja powiem, jak to wygląda, powiedzmy, z mojej strony. To, co zauważyłem, że czasami deweloperzy twierdzą, że jest ważne, że jest kluczowe, żeby mieć dobrą organizację w projekcie, w firmie. No, wszyscy się skupiają na story pointach, na burn down chartach, żeby ten wykres tam był możliwie blisko tej szarej kreseczki wzorcowej. Estymaty, no to czy mają być ciąg Fibonacciego, czy jakoś tam inaczej. Jakby na to bardzo dużo czasu schodzi, na takie dyskusje. Również pojawia się frustracja tym, że ktoś komuś dorzucił do sprintu, a przecież musimy mieć niezmienny sprint, musimy dowieść wszystko to, co na planningu tam wyszło. To jest nieprawdą i Scrum Guide mówi o tym, kiedy można zmienić zakres sprintu, w jaki sposób to zrobić. No ale następuje taka fiksacja i taka frustracja, że ojej, bo ktoś mi coś tu dorzucił. Tego też nie ukrywajmy, wiele osób chce mieć Scruma, bo to fajnie wygląda w CV i niestety wiele firm wymaga doświadczenia w metodyce zwinnej, a to się tak często kojarzy, że Agile równa się Scrum, to też nie jest prawdą, ale spotkałem się kiedyś z takim też podejściem. No i efekt jest taki, że ten Scrum jest wprowadzany, ale tak bez zrozumienia po co, co on ma dawać, jak on ma działać i to po prostu wtedy nie działa. To tak naprawdę jest ważne i co my chcemy osiągnąć, to jest sprawnie działający zespół. I Scrum nie jest jedynym narzędziem, nie jest jedynym sposobem, żeby to osiągnąć. Nie jest wystarczający też do tego, żeby to wszystko dobrze działało. A wartości Scrum, ja bym od tego właśnie zaczął. Jak już zdecydujemy, że okej, chcemy iść w Scruma, to trzeba zacząć od jakichś wartości, na których budujemy tę drużynę, z którą wyruszamy w drogę. Te wartości doszły bodaj w 2016 roku, więc to też się zmieniało w czasie. A teraz jakby o tym pomyśleć, to jest logiczne, to jest normalne. No, commitment, focus, openness, respect,
courage. Tutaj zwłaszcza mi się podoba takie sformułowanie po angielsku courage to do the right thing. Czyli żeby mieć taką inicjatywę, taką odwagę, że jak ja widzę, że się pali, to coś z tym robię, podejmuję jakąś inicjatywę, a nie tylko siedzę i czekam, aż ktoś mi coś zleci. Przykładowo. Więc od takich wartości bym zaczął w ogóle tworzenie zespołu i organizację czegokolwiek. Kto był u Agnieszki, to dla niego to nie będzie akurat nic nowego, czyli 5 dysfunkcji pracy zespołowej. No i znowu odkrycie, które teraz jak sobie przeczytamy, powiemy o tym, to wydaje się oczywiste, a się o tym zapomina, że w zespole musi być przede wszystkim zaufanie. Jak tego zaufania nie ma, to zespół nie będzie działał. Tak samo praca nie może wyglądać tak, że się poklepujemy po ramieniach, na zasadzie, po ramionach, na zasadzie, że dobra, dam ci aprówa, ty mi też dasz aprówa i będzie z głowy. No nie, no z takiego podejścia wychodzi złe oprogramowanie, które nie jest odpowiedniej jakości. Jeżeli mamy właśnie niskie standardy, nie przywiązujemy się do jakości, no to nie będziemy docelowo zadowoleni w ogóle z tego, co robimy. Tak samo tam na górze jest status i ego, czyli no też jeżeli jakieś indywidualne ludzkie agendy tam przesłaniają cel zespołowy na zasadzie, że bo ja się chcę nauczyć tego konkretnego frameworka, to ja teraz będę koniecznie forsował używanie tego, bo tak, no to też zespół nie będzie dobrze działał. Może się wam wydawać, że takie rzeczy to tylko należą, nie wiem, do Scrum Masterów, menedżerów, jakichś tech liderów. Niekoniecznie. Ja myślę, że fajnie, żeby każdy z nas to znał i po prostu egzekwował to w zespole. Również jeżeli menedżer o tym zapomni, to też możecie mu zwrócić uwagę, że no halo, dlaczego nie wykonujesz swojej pracy. To, co warto zrozumieć w Scrumie, to to, że on jest oparty na empiryzmie, czyli takiej też mi się wydaje bardzo intuicyjnej filozofii, że robimy coś lepiej lub gorzej, potem sprawdzamy, czy to wyszło dobrze i zastanawiamy się, jak to dalej ulepszyć. I to jest cały cykl, który się w Scrumie dzieje i kolejne ceremonie z tego wynikają. A żeby to działało, to musi być transparencja chociażby, czyli musimy otwarcie mówić o tym, co się wydarzyło. Inspekcja, czyli musimy się tym w ogóle zainteresować i adaptacja, czyli musimy coś zrobić, a nie tylko sobie pogadać na retro i olać temat. Jak to zrozumiemy, to właśnie ten cykl skramowy tych ceremonii robi się całkiem logiczny i lepiej wiemy, jak te spotkania wykorzystać. A o spotkaniach to też zaraz będzie ciekawostka. Jeszcze tylko jeden slajd w temacie estymowania, bo tak jak mówiłem, bardzo dużo pary idzie tutaj w gwizdek, jeżeli o to chodzi. Czy tak estymować, czy inaczej estymować. A Martin Fowler zaczął od pytania, a kiedy w ogóle to jest potrzebne? I warto na początku sobie to ustalić w zespole, po co my właściwie robimy te estymaty. Fowler tutaj sugeruje, że estymaty są po to, żeby pomóc w podejmowaniu decyzji. Wtedy jeżeli przykładowo, no my sobie zawsze oceniamy nie potencjalny czas wykonania zadania, tylko jego złożoność. I to jest tak naprawdę tylko jedna z wielu informacji, które pozwala nam podjąć decyzję, to co robimy. Mamy, nie wiem, 30 zadań w backlogu, 3 programistów, no to co pierwsze. I ta estymata, takie szacunkowe, z grubsza ocenienie tego, jak to jest trudne, to jest tylko jedna z jakichś informacji. Nie jest to cel sam w sobie. Tak samo, nie wiem, velocity, capacity i tak dalej, trakowanie tego wszystkiego, to ma czemuś służyć. My musimy wiedzieć, po co to robimy, a nie tylko, że o, jest taka funkcja w Jirze i to trzeba użyć, prawda, bo to jest profesjonalne podobno. Nie, jakby jeżeli robimy to bez zrozumienia, po co to jest, to wtedy nie działa. Obiecałem powiedzieć coś o spotkaniach, bo to też jest bardzo duży czasami bloker rozwoju. Znowu mówię tu zarówno o rozwoju personalnym, jak i całej organizacji. Też filozofia całej tej prezentacji jest taka, że inwestując w swój własny rozwój, inwestujemy w rozwój firmy i w drugą stronę, jeżeli firma fajnie sobie radzi, no to my też się rozwijamy, znowu jedziemy na jednym wózku. No więc co teraz? Chcemy, żeby spotkania były fajniejsze. A co tak naprawdę się dzieje? Jak często słyszycie takie teksty? Nie wiem, jest dwugodzinne spotkanie, tam burza mózgów, już wszyscy mają dosyć. Po 2 godzinach ktoś rzuca tekstem, okej, dobra, to wracajmy do pracy. No dobra, to co to były te 2 godziny? Dlaczego ludzie nie traktują tego spotkania jako pracę, tylko jakiś dystraktor, który odciąga ich od prawdziwej pracy, jaką jest zapewne siedzenie w kodzie? Mój ulubiony tekst na daily, z którego mam zawsze ubaw. Przepraszam, miałem, bo już ich nie ma. Już ich nie mamy. Ale kiedyś były i w innych firmach, dawno temu.
Często formuła daily jest taka w projektach, że się ludzie spowiadają, no i każdy ma taką potrzebę wytłumaczyć się. No i wtedy jest tekst na przykład, nie wiem, siedzi 10 osób na kolu i każdy mówi, nie no, wczoraj to nic nie zrobiłem, bo były spotkania. Następna osoba mówi, no wczoraj było dużo spotkań, to ja też nic nie zrobiłem. Okej, wszyscy to wiedzą, ale to nic nie wnosi. Więc jeżeli wasze daily w ten sposób wygląda, to od tego też można zacząć zastanowienie się, jak to daily usprawnić. A jeżeli usprawnicie sobie daily, to tak naprawdę z każdym innym spotkaniem też prędzej będziecie wiedzieli, co zrobić. Development jest pracą zespołową, po to zbieramy sobie drużynę w drogę, żeby nie być samemu, nie być forever alone. Także musimy pracować razem, musimy się dogadywać, umieć się dogadywać, ale też nawzajem szanować swój czas, żeby to było fajne. Ja to zawsze uwielbiam, jak na Slacku tam te kropeczki zaczynają latać, ktoś tam typuje. Hej, a masz chwilę? No bo mam taką sprawę i zanim ta osoba napisze, o co faktycznie chodzi, to tam mija z 10 minut, ja to na początku olewam. To jest taki przykład, tak, rzeczy, które może robimy, a które innym trochę utrudniają życie, potem nam też utrudniają. Jest całe mnóstwo sposobów, żeby spotkania usprawnić. Agenda przed spotkaniem. Fajne powiedzenie przeczytałem na LinkedInie, no agenda, no attenda. Czyli jak ktoś organizuje spotkanie i nie wyśle wam agendy, nie powie, o co w tym chodzi w ogóle, to możecie to olać. Znaczy, że to nie jest poważne spotkanie. Agenda pozwala w takim planie minimum, no chociaż się przygotować. Chociaż te, nie wiem, 15 minut wcześniej zajrzę sobie do kodu, przygotuję się, żebym wiedział, jak odpowiedzieć na pytania. Czy wszyscy są potrzebni? To jest już taki drugi level budowania agendy. Jak zaczynamy się troszczyć o to, żeby ludzie nie marnowali czasu na tym spotkaniu, można sobie tę agendę podzielić i na początek zaprosić, nie wiem, więcej osób, a po 15 minutach powiedzieć, dobra, to was już nie potrzebujemy, możecie sobie iść, od was mamy zebrany input, dalej będziemy rozmawiać, nie wiem, o kwestiach technicznych czy tam o czymkolwiek innym. No i też w drugą stronę, jeżeli ktoś z nas bierze udział w takim spotkaniu, zwłaszcza jakimś mega spotkaniu na 2 godziny, to macie prawo podnieść rękę i zapytać, czy ja jestem tu potrzebny, potrzebna. Ponoć Elon Musk w swoich wszystkich firmach wprowadza taką zasadę, że jeżeli ktoś się czuje niepotrzebny na spotkaniu, to wychodzi i nie traci czasu. No. Dalszy poziom, no to jest prowadzenie tego spotkania, umiejętność moderacji, umiejętność też wyczucia takiej sytuacji, kiedy się zaczynamy zapętlać, krążymy wokół jednego tematu, wpadamy do króliczej norki i nic z tego nie wychodzi. My też mamy taki kontrakt, magiczne słowo kontrakt, zwłaszcza Agnieszka lubi go używać, profesjonalne słowo określające to, jak jesteśmy dogadani w zespole. Otóż jesteśmy dogadani na to, że każdy z nas ma prawo podnieść rękę i powiedzieć stop, czas, parkujemy ten temat, bo ja widzę, że nic z tego nie wynika na razie. Timeboxing, staramy się nie przedłużać. Ja się też staram dzisiaj nie przedłużyć. Skupienie. Ile razy na spotkaniach macie taką sytuację, że omawiacie bardzo trudne tematy techniczne i ktoś nagle się odzywa, co, przepraszam, bo się wyłączyłem. Okazało się, że w tym momencie ta osoba, nie wiem, tu robi deploy, tu jeszcze w osobnym okienku odpisuje na Slacku, tutaj coś grzebie w telefonie. No i takie sytuacje siłą rzeczy rozwalają spotkania, wydłużają zupełnie niepotrzebnie. Znowu kolejny element tego kontraktu w zespole czy między zespołami też powinien być taki, że właśnie tego Slacka czy inne dystraktory eliminujemy. No i też, żeby na to było przyzwolenie, że ten Slack jest wyłączony. Bo niektóre firmy odgórnie, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej, tam gdzie się nie ufa pracownikom, tam gdzie się ich tam kontroluje dokładnie co robią i jak często myszką ruszają, no to tam jest właśnie to, że jak napiszę do ciebie na Slacku, to masz odpisać w ciągu 10 minut. Spotkałem się z taką corporate policy, czy jak to tam nazwać, no a my możemy się dużo lepiej umówić na to, że no, jak pracuję, to pracuję i mam prawo przez tę godzinę na Slacku nie być. Zostawić informację, że sorry, jestem na spotkaniu, wracam za godzinę. Notatki, action points i tak dalej. To są też rzeczy, które pozwalają nam się upewnić, że coś z tego spotkania wyjdzie, a nie tylko, że sobie pogadamy.
No i teraz w czasach pracy zdalnej wszelkiego rodzaju narzędzia integrujące ludzi ze sobą, czy to będzie zwykły Google Docs, który każdy może edytować, czy to będzie Miro, czy Notion i tak dalej. To wszystko działa w ten sposób, że ludzie stają się aktywnymi uczestnikami spotkania, a nie tylko biernymi słuchaczami. Kolejna rzecz, z którą chciałbym powalczyć, o którą się też zdarzyłem parę razy, to jest taka pseudoelitarność, która działa w dwie strony, co zaraz zobaczycie. Na marginesie wczoraj miałem przyjemność napić się z kolegą, którego koledzy bardzo dbali o to, żeby kolega w końcu zmienił pracę na inną i powiedzieli mu, musisz przyjść na to spotkanie z Piotrkiem, to on ci powie, jak to zrobić. Więc to jakby znajdowanie nowej pracy to jest jeden element tego mitu. Natomiast jeżeli już jesteśmy w firmie i budujemy zespół, to też możemy paść ofiarą takiej pseudoelitarności na zasadzie, że chcemy mieć dream team, najlepszy możliwy zespół. I teraz robimy takiego firewalla na rekrutacji, że zatrudniamy tylko orłów, co najgorsze w swojej dziedzinie jednej. Czasami jest taka pułapka, że patrzy się przez pryzmat siebie i chce się zatrudniać ludzi podobnych. A wracając do szukania nowej pracy, jeżeli ktoś szuka pracy i się odbija o takie ogłoszenia, gdzie jest 20 tam słów kluczowych, nie wiadomo jakie wymagania, wiek 20 lat, 10 lat doświadczenia, wszyscy są młodzi, dynamiczni i super. U niektórych ludzi wtedy obserwuję taki imposter syndrome. Po angielsku jest dużo więcej artykułów na ten temat, dlatego też zapisałem ten termin po angielsku. W Polsce jeszcze nie widziałem zbyt dużo tego. Natomiast realnie ludzie się boją wysłać CV, bo myślą sobie, nie, ja jestem tak trochę do tyłu, zapuszczony, bo ja w takim legacy siedzę, a tutaj oni robią jakieś nowiutkie chmury, dockery, wszystko, ja to nie wiem, o co chodzi. Z mojego doświadczenia wiem, że nie należy się bać absolutnie takich ofert, warto wysłać CV, warto porozmawiać, bo w budowaniu zespołu to nie jest najważniejsze, żeby odhaczyć wszystkie tam checkboxy, że o, to umiem, połknąłem encyklopedię, znam 40 wzorców projektowych, tylko tak naprawdę każdy z nas ma jakieś unikalne doświadczenie i to doświadczenie trzeba właśnie wyciągnąć i zaprezentować. Przykładowo, no ja zajmowałem się branżą edukacyjną, czy tam coś w mediach, czy branża płatnicza i finansowa i o tych rzeczach, na tych rzeczach powinienem się skupić, żeby wszystkie te najlepsze doświadczenia moje osobiste wyciągnąć, a nie odhaczyć tylko checkboxy. I tak jak mówiłem, to działa w drugą stronę. Jeżeli jako kandydat mamy takie podejście, że odhaczamy checkboxy, no to jest problem, bo mamy dużo mniej ofert pracy. Natomiast jako rekruter, czy też rekruter techniczny, osoba, która prowadzi te techniczne rozmowy, no to nie powinniśmy oczekiwać od ludzi, że oni te checkboxy odhaczą. To, co naprawdę działa, ja widzę, że w Wolcie działa, w innych firmach, gdzie pracowałem, też działało, to było budowanie zróżnicowanych zespołów, gdzie są ludzie właśnie o różnych doświadczeniach, różnych spojrzeniach na te same kwestie albo też na różne kwestie, bo trzeba, tworząc dobry produkt, trzeba właśnie popatrzeć na to, jaka jest architektura, jak to jest zarządzanie, wydajność, bezpieczeństwo, skalowanie, zwłaszcza u nas, jak mamy startup, który bardzo szybko się skaluje, testowanie. Myślę, że nie jest możliwe, żeby jedna osoba ogarniała to wszystko w stopniu super. No nie da się, każdy jest jakoś sprofilowany tak czy inaczej, każdy ma też swoje ulubione rzeczy albo takie, których nie lubi. Jedni lubią testować, drudzy nie lubią na przykład. Jedni uwielbiają bezpieczeństwo, tam te wszystkie CWE, CVE, inni tego nie kumają, więc budujemy zespół tak, żeby zebrać różnych ludzi, którzy się uzupełnią. No i teraz, jeżeli zmienimy w tę stronę podejście, co to daje, gdy szukamy pracy? No oczywiście jest większy wybór ofert, nie mamy już tej obawy. Dużo nowych możliwości się pojawia i też uważam, że nie powinniśmy bać się współpracy z lepszymi od siebie. To zwłaszcza się pojawia, jak już tak popracujemy te 3, 4, 5 lat w jakimś projekcie legacy, to się pojawia taka obawa, że ojej, co to będzie, jak tam pójdę, oni tam mają te nowoczesne rzeczy. Ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się nauczyli czegoś nowego, żebyśmy poczuli ten oddech na plecach, że musimy być trochę lepsi, rozwinąć się. No już nie będę wspominał o tej kliszy, jakoś wychodzenie ze strefy komfortu, to każdy coach o tym mówi, wiadomo.
To dodaje firmie, czyli jeżeli my budujemy już zespół w danej firmie, no mamy dużo większy wybór kandydatów i dużo łatwiej jest taki zespół zbudować, niż tylko szukać, nie wiem, 10 orłów architektury, 10 orłów tam DDD, CQRS-a i wzorców projektowych, którzy wszystko robią tak jak my i mają takie same poglądy jak my. Bardzo ciężko jest taki zespół skompletować. Wiele punktów widzenia prowadzi też do tego, że mamy ostatecznie lepsze oprogramowanie. To, co tu napisałem, trochę się łączy z tymi dysfunkcjami u Lencioniego, gdzie w zespole dysfunkcyjnym jest właśnie też obawa przed dyskusją, przed konfrontacją. I to jest taka strefa komfortu, że okej, to będziemy zatrudniać tych, co myślą podobnie do nas, to wtedy nie będziemy się sprzeczać. A jak przyjdzie taki, co będzie z nami dyskutował, no to my takiego nie chcemy. No i to jest właśnie pułapka, która prowadzi do po prostu tworzenia słabego zespołu. Troszkę z tej pseudoelitarności wynika taka potrzeba tworzenia wymyślnej architektury. Znowu to legacy gdzieś tam jest z tyłu i bardzo się tego obawiamy. Bardzo nie chcemy zrobić kolejnego systemu, który będzie zły. Podejrzewam, że większość albo wszyscy w tej sali przeszli w różnych firmach traumy z systemem, którego nie dawało się utrzymywać. No i oczywiście bardzo się boimy, żeby takiego systemu znowu nie zrobić, żeby już nigdy więcej w takim systemie nie pracować. No i jakby przechodzimy w drugą skrajność, którą jest robienie systemu, który jest przekombinowany, over-engineered i tak dalej. I to też kończy się katastrofą. Zwłaszcza jak tam już naczytamy się tych wszystkich książek wujka takiego czy innego, no to chcemy wszystkie te wzorce, które zobaczyliśmy, wypróbować. Jak jeszcze teraz wrócimy do domu po tej konferencji, to też będzie takie tu było to, gościu pokazał to, no to robimy wszystko od poniedziałku, od środy czy od czwartku. Tam były dyskusje duże na ten temat. To jest też taka pułapka konferencyjna, że wszystko od razu chcemy robić. No a poza tym świat też nie śpi, pojawiają się nowe frameworki, nowe biblioteki, nowe nie wiem, metodyki zwinne i tak dalej, i tak dalej. To jest już dosyć stary artykuł, 6-letni, ale chyba cały czas aktualny. No i na zdjęciu widać dwóch osobników, którzy bardzo się cieszą prawdopodobnie, że coś odkryli nowego. W kodzie odkryli jakiś nowy framework, super, są na bieżąco, nareszcie, nie ma tego legacy. Tylko że z czasem ich miny mogą być trochę inne, kiedy odkryją, jak trudne jest utrzymanie tego, co sobie wymyślili, ile to kosztuje. No i znowu odbiją się o to, że nie udaje się zbudować tego All-Star Dream Team, o którym marzyli, bo po prostu brakuje tych ludzi. A potem jeszcze się okazuje, że ten super framework to tam 5 czy 10 lat później został porzucony. My w PHP już mamy trochę spokój pod tym względem, ale ja tak jeszcze pamiętam te 10 lat temu, jak dużo frameworków PHP-owych powstawało i różne wariacje na ich temat. I potem to było też porzucone i się z tego robiło legacy. Tu mi jeszcze kolega, nasz CTO, podrzucił fajny artykuł sprzed 20 lat. Jest ode mnie starszy, to pamięta prędzej niż ja. Joel Spolsky, czyli założyciel Stack Overflow, bardzo fajny artykuł napisał o astronautach architektury, czyli takich ludziach, którzy gdzieś tam odlecieli w stratosferę i proponują kolejne super rozwiązania nieistniejących problemów. Polecam, bardzo fajny artykuł. W kontraście do tego zebrałem takie dwie myśli, które bardzo nam pomagają też w walce skonstruować jakąś strategię rozwoju tego systemu. No bo jak się okazuje, że miesiąc do miesiąca tam są wzrosty o 30%, to człowiek sobie zaczyna liczyć, o kurczę, to gdzie my będziemy za rok, czy ten system, który zrobiliśmy, to czy on wytrzyma. No i tu trzeba sobie tak trochę to zbalansować, żeby z jednej strony nie przekombinować, nie zrobić potwora, a z drugiej strony no jednak mieć ten margines, być przygotowanym na dosyć duży wzrost. No i tak na przykład John Gall stwierdził, że niestety nie ma tak łatwo. Musisz zacząć od prostego systemu i dopiero go później rozwijać, a nie od razu tworzyć wielkiego potwora. Z kolei Will Larson to jest facet, który pracował w Uberze w czasie, kiedy, jak stwierdził, że co pół roku tam się wszystko podwajało. Było dwa razy więcej pracowników, dwa razy większe obciążenie, wszystko dwa razy. No i tak zauważył, że cokolwiek oni nie wymyślą, to ma swoje ograniczenia, to ma swoje bottlenecki, które wychodzą mniej więcej jak system ma obciążenie tak 10 razy większe, no maksymalnie 100 razy. Jak już 100 razy wychodzi więcej, no to wtedy na pewno są jakieś ograniczenia, więc i tak trzeba będzie ten system przerabiać. Więc nie ma sensu od razu kombinować.
Wielkie przepisywanie, wielki rewrite to jest też taka pokusa, zwłaszcza jak przychodzimy do firmy, mamy ten kod faktycznie legacy, czyli odziedziczony. No i jest taka właśnie pokusa, że to teraz wszystko przepiszemy, nie wiem, na nowy framework albo na te wzorce projektowe, które teraz znamy, a ta poprzednia ekipa to nie znała, bo oni się w ogóle nie znali na tym. To też się niestety kończy katastrofą. Ja miałem osobiście takie sytuacje, Martin Fowler też miał taką sytuację. To był koniec lat 90., czyli też już trochę dawno temu. Martin pracował jako konsultant, wybrał się do pewnej firmy i uradzili z ekipą deweloperską, że przepiszą, przeprojektują klasy. Wtedy chyba wchodził UML, więc oni to wszystko tam ładnie sobie rozrysowali. No ale koniec końców te prace na tyle się przedłużyły, że ten projekt skończył się porażką, bo już nie miał sensu biznesowego. Klient powiedział, dobra, teraz to już pół roku po terminie, to sobie tam możecie to podarować. To jest jedna historia. Drugą historię Joel też w tym wcześniejszym artykule o astronautach opisał. Czy ktoś z was pamięta przeglądarkę Netscape Navigator? O rety. No, Netscape był liderem rynku gdzieś pod koniec lat 90., a potem niestety no, to była bardzo dynamiczna sytuacja, bańka dotcomowa i z drugiej strony standardy internetowe bardzo szybko się rozwijały, jeszcze była bardzo duża konkurencja z Microsoftem, z innymi firmami i bardzo łatwo było wypaść z biegu. Netscape przestał nadążać w pewnym momencie, ta przeglądarka nie radziła sobie z nowymi stronami, więc programiści uradzili, to przepisujemy wszystko. I tak bardzo przepisywali, że wersja 5 się w ogóle nie ukazała. W międzyczasie pojawiły się nowe, lepsze Internet Explorery, no i Netscape stracił zupełnie rynek. Potem na podstawie kodu, tego kodu na szczęście powstał projekt Mozilla i to się dalej jakoś rozwinęło, no ale Netscape'a jako takiego od dawna już nie ma. Po prostu tempo było tak szybkie, że no, programiści podjęli widocznie złą decyzję i, no i stracili. Przegrali ten konkurs, ten wyścig. My w startupie też wiadomo, że się ścigamy, bo są też inne firmy, które zajmują się podobnymi rzeczami co my. No i też musimy bardzo właśnie ostrożnie takie decyzje podejmować. Na szczęście jak coś działa źle, to nie trzeba tego od razu przepisywać. Jest bardzo wiele różnych strategii radzenia sobie z kodem, który nam się nie podoba. Oprócz kasowania jego. Ja myślę, że najważniejsze są testy, żeby wiedzieć jak ten w ogóle system działa i żeby go nie zepsuć. A projekty legacy to też często się z tym wiążą, albo przynajmniej tak się kojarzą, że tam nie ma testów, więc albo są za słabe, więc od tych testów się zazwyczaj zaczyna. Refactoring małymi krokami. Ja jestem zwolennikiem właśnie takiego podejścia. Jeżeli to jest możliwe, to żeby robić to małymi krokami, co może się czasem wydawać nudne, bo chcielibyśmy od razu tutaj rozbić banki i coś fajnego zrobić. Ale tak z mojego doświadczenia to dużo większe, dużo lepsze rezultaty przynosiła taka mozolna jednak praca krok po kroku, która tak naprawdę nie okazuje się później mozolna, o tym zaraz powiem. Natomiast przypomniałem się anegdota, jak kiedyś się wszyscy w firmie dziwili, że ja wyrzuciłem połowę kodu pewnej aplikacji i ta aplikacja dalej działała. Tak dużo było tam po prostu niepotrzebnych rzeczy. Wszyscy się dziwili, jak ja to zrobiłem, a u mnie to był mozolny proces przez rok, przez dwa lata poznawania tego systemu i dochodzenia do tego, to, co tam jest właściwie używane, a co nie, jak to działa, testowania tego i tak dalej. Więc to, co ludzie widzieli na końcu, to był taki big win i takie wow, taki efekt wow, ale to wymagało wielu małych kroków, żeby do tego dojść. To, co bardzo często w Wolcie teraz praktykujemy, to jest proof of concept, czyli jeżeli ktoś przyjdzie i wymyśli, dobra, robimy tam zupełnie inny, nie wiem, framework, inną bibliotekę, inną architekturę i tak dalej, to zrób poca proof of concept. Zdarzyło nam się nawet przez cały tydzień całym zespołem taki proof of concept robić. No i z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia opłacania naszego zespołu, no dużo lepiej jest, żebyśmy my no nawet stracili ten tydzień, napisali coś, co nie wejdzie nigdy na produkcję, ale nauczymy się czegoś, sprawdzimy nasz pomysł, a nie, że rozpiszemy taki tradycyjny projekt waterfallowy na najbliższy rok przepisywania wszystkiego, a potem się okaże, że to nie działa. Proof of concept tutaj no, zakładamy sobie, że ten tydzień, dwa, po tygodniu no, chcemy wiedzieć, czy to ma sens, jak nie ma sensu, to wyrzucamy, lecimy dalej. A zawsze czegoś się przy okazji nauczyliśmy.
Event storming to jest już bardzo też popularna technika. Nie będę tutaj bardziej o tym na razie mówił. Dużo też prezentacji było czy w poprzednich latach odnośnie tego, jak mogą ze sobą koegzystować dwa systemy, czyli ten stary i ten nowy, który już tam zaczynamy tworzyć. Fasada to był jeden taki sposób, nie pamiętam, czy to Sebastian Grodzicki, czy ktoś inny o tym mówił, jak stary legacy system zastąpić na przykład przez Symfony. Tam się fajnie robiło routing, że stare rzeczy idą do starego systemu, a jak mamy w nowym systemie coś gotowego, to już sobie przekierowujemy i to się da w ten sposób zrobić. Martin Fowler też podobny wzorzec opisywał jako strangler pattern, czyli takie powolne duszenie starego systemu, powolne, a nie nagle. Jeżeli wchodzicie w tematy DDD, w tematy pilnowania słownictwa w projekcie, no to jeszcze anti-corruption layer, jakieś takie podejście, żeby odseparować te stare, złe rzeczy, które muszą działać od tych nowych, żeby się to po prostu nie pomieszało ze sobą. No, jak robimy sobie taką burzę mózgów, gdzie każdy przychodzi z pomysłami, co by tam chciał zmienić, co by chciał przepisać, zrefaktorować, to tych pomysłów jest bardzo dużo. My też mieliśmy takie spotkania odnośnie wydajności chociażby, bo znowu pojawia się problem skalowania i teraz każdy widzi problem gdzie indziej. Ktoś widzi problem w tej tabelce, ktoś widzi problem w innej tabelce, a wiadomo, że nie możemy robić wszystkiego naraz. No i co zrobiliśmy? Spisaliśmy sobie te pomysły, po czym oszacowaliśmy ich potencjalny koszt, mniej więcej na zasadzie rozmiarów koszulek. No, to są 4 opcje do wyboru, powiedzmy, może 5. Po czym staraliśmy się oszacować spodziewany zysk z tego. Co nam to da? Co nam to da, że wykasujemy jakąś tabelkę, która zawiera, nie wiem, listę walut i ona jest w SQL-u, a mogłaby być hardkodowana. No coś nam to da, ale tam tak naprawdę nie za dużo. I w ten sposób dochodzimy do tego, że może jest jakaś jedna rzecz, o której wiele osób nie pomyślało, a która jest dla nas najkorzystniejsza, ma najfajniejszy ten stosunek kosztów do korzyści. No i w ten sposób sobie wybieramy, ok, to jest teraz nasz priorytet, bo to nam najwięcej da, a resztę rzeczy to może tam w przyszłości. Wszystkiego naraz nie da się zrobić. No dobrze, i po co takie podejście? No chcemy spełniać te deadline'y, żeby mieć przewidywalność. Znowu nawiązuję do tego, co było wcześniej. Chcemy wyrobić przewidywalność, chociażby poprzez to, że się skupiamy na jakichś wartościowych rzeczach, a nie krążymy wokół tematu, rozgrzybując wszystko naraz i nie dowożąc niczego, co ma naprawdę wartość, co wpływa na biznes. Ten istniejący system, który chcemy przerabiać, to też musimy pamiętać, że ktoś z niego korzysta, jest przyzwyczajony do pewnych jego zachowań. Dlatego też musimy mieć bardzo dobre testy, które sprawdzają jego zachowanie. Wyobraźcie sobie, że oddaliście samochód do mechanika, odbieracie go po 3 dniach i samochód skręca w drugą stronę, bo mechanik postanowił sobie tam zupełnie inne rzeczy poprzerabiać, które mu się nie podobają, a potem się okazuje, że samochód nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Poza tym, no to było takie oczywiste, ale poza tym w systemach legacy dużo rzeczy może być nieudokumentowanych, albo nam się wydaje, że coś jest bez sensu, że przecież z tego endpointu to nikt tam nie korzysta, po co to komu, a potem się okazuje, że jednak ktoś kiedyś zrobił jakieś obejście i na tym obejściu, na tym sznureczku tam się trzyma połowa czyjegoś biznesu. Jak teraz, jak przepiszemy system nie wiedząc o tym sznureczku, to będzie problem. Z punktu widzenia budowania tej drużyny bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że mamy w mózgu tam ośrodek nagrody, hormon szczęścia, jak to tam jeszcze można nazwać. Chcemy, żeby zespół był zmotywowany, żeby to fajnie szło. I teraz efekty małych kroków są dużo szybciej widoczne. Widzimy, że coś poszło na produkcję, co dowiedzieliśmy w ciągu ostatniego sprintu, co już powoduje, że tam wykresiki lepiej wyglądają. Można się tym pochwalić na forum firmy. To jest też takie bardzo budujące. My dużo takich rzeczy właśnie w Wolcie celebrujemy. Jest to publicznie ogłaszane, że o, ten zespół dowiózł taką poprawkę, która tam poprawiła pokrycie banku o 5%, przychody wzrosły o 1% i jest fajnie. Unikamy też ten sposób wypalenia, bo dużo osób po prostu odchodzi z takich firm, gdzie się cały rok coś przepisuje i potem z tego nic nie ma. Autentycznie znam ludzi, którzy tak to argumentowali, że nie, odchodzę z tej firmy, bo ja nie chcę co roku robić to samo. To akurat była firma z branży edukacyjnej, no i co roku jest nowy rok szkolny i co roku ten system był przepisywany. Komuś po prostu nie chciało po raz kolejny przerabiać tego samego.
No i więcej czasu na wartościowe rzeczy, jeżeli odrzucimy te, które są mało korzystne, mało wartościowe. Czasami jednak przepisanie systemu jest konieczne i zetknąłem się z tym parę razy. Zetknąłem się na przykład z tym, że pewien fintech miał cały panel administracyjny napisany we Flashu i pod koniec, już nie pamiętam którego roku, 20 chyba, jeżeli dobrze tam pamiętacie, no Flash po prostu dead, nie ma dalej, no i to jest na tyle niekompatybilne, że tam nie mogła koegzystować stara aplikacja z nową, tylko wszystko trzeba było przepisać. W tym przypadku na Reacta, w innej firmie inny projekt przepisywany na Angulara, no i to było takie zero-jedynkowe, no albo wprowadzimy całość, albo nie i wtedy taki projekt trwa półtora roku, jest frustrujący, no niestety zdarza się. Może się też tak zdarzyć, zwłaszcza w przypadku startupu chociażby, że wyszliśmy od systemu, który był zaprojektowany jako proof of concept, MVP i tak dalej, mijają 2 lata, 3 lata i pojawiają się wyzwania, których nigdy byśmy nie przewidzieli i ta stara architektura zrobiona na kolanie no niestety nie wytrzymuje nowych wyzwań, a wymyśliliśmy właśnie coś, co daje takiego kopa biznesowi, że jest fajnie. No to wtedy warto to przepisać. No już ostatnia rzecz, bardziej techniczna i zaraz nawet będzie fragment kodu w końcu. 100% code coverage to jest też taki mit, z którym parę razy się zetknąłem i jestem ciekaw, czy to kogoś triggeruje. U Agnieszki kursor od myszki był triggerujący, tutaj może to się zdarzy, nie wiem. O co chodzi, skąd to się bierze? Otóż my jako deweloperzy lubimy konkrety, lubimy najlepiej mieć taką zieloną lampkę, która się świeci, pokazuje, że system działa, że jest wszystko super. Lubimy mieć jakiś konkretny wskaźnik, jakąś liczbę, którą można podbijać i wtedy wiemy, że jest lepiej. I często taką metryką staje się code coverage, czyli pokrycie kodu testami, tylko czasami zapominamy, co to tak naprawdę oznacza. To właściwie oznacza, że mamy 10% code coverage na przykład. Bardzo często pod tym pojęciem tak naprawdę kryje się pokrycie liniami, czy też pokrycie metod, klas i tak dalej. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi tylko o sprawdzenie, które linie kodu produkcyjnego wykonały się podczas testów. To jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby znaleźć kod, który nie ma w ogóle żadnych testów. Natomiast to nie jest wystarczająca metryka, żeby stwierdzić, czy te testy są dobre, czy możemy im zaufać. Ja tu się tylko ślizgam po tym temacie. Dużo więcej na ten temat by powiedziała Ola Kunysz, gdyby tutaj była na przykład, która jest już chyba nazywana nawet królową polskich testów, z tego co pamiętam. Także ja tylko wspominam krótko, że warto na to zwrócić uwagę. Tak naprawdę w bardziej rozwiniętym systemie mamy całą piramidkę testów, jak się okazuje. Tu na marginesie mnie ciekawi, jak z takiej piramidki policzyć coverage. Nie wiem, dodać ze wszystkich tam do siebie, nie wiadomo. Natomiast to, co dla mnie się liczy, to jest to, jak bardzo my ufamy naszym testom. Często tak się okazuje, że niby mamy całą tę piramidkę zrobioną, ale tam przed deployem to i tak trzeba jeszcze tam ręcznie przeklikać, bo nie wiadomo, bo może się zepsuje. No to znaczy, że to jakby zaufanie do testów no nie jest stuprocentowe, tylko stawiamy sobie taki margines, że a może te testy nie są wystarczająco dobre. No i tu jest taki najprostszy przykład, żeby pokazać na to, jak mylne mogą być metryki. U góry jest kod produkcyjny, na dole mamy test. Code coverage tego kodu u góry jest 100%, jeżeli chodzi o line coverage. Mamy tam takie rozgałęzienie, tak? Robimy dwie rzeczy, z czego jedna rzecz jest tylko wtedy, jak mamy flagę na true. No i napisaliśmy sobie niżej test, który osiąga 100% pokrycia, bo wykoduje i jedną, i drugą linijkę. Dobra, super, ale zapomnieliśmy o jednym scenariuszu, o jednym możliwym przejściu tego kodu i tak naprawdę branch coverage to jest tylko 50%. Czyli może się ten kod zachować w sposób, którego nie otestowaliśmy, nie sprawdziliśmy, nie przewidzieliśmy. Taki prosty przykład. No i z tego wychodzi, że musimy się trochę zastanowić nad tą strategią testowania, co zrobić, żebyśmy tym testom bardziej ufali. Taką pierwszą, najczęstszą obserwacją jest to, no skąd ta piramidka się w ogóle bierze. Otóż unit testy, tak, testy jednostkowe są często najszybsze i najbardziej niezawodne, bo tam najmniej rzeczy może się zepsuć, więc tego zapewne piszemy jak najwięcej. No a end-to-endy to już są takie niestabilne, tam jakieś opóźnienia mogą być po sieci, może się kontener wysypać, więc tego jest mniej. Więc zazwyczaj tak ta piramidka wygląda, ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy w systemie legacy żadnych testów,
no to możemy zacząć od napisania takich ogólnych end-to-endów, które nam przeklikają stronę, sprawdzą taki happy path i tyle. Kontrolerów myślę, że nie trzeba testować jednostkowo za każdym razem, bo też można wpaść w taką pułapkę mokowania wszystkiego, stabowania wszystkiego i takiego misternego plecenia tych testów i wtedy też się ciężko utrzymuje. To wszystko musimy sobie w zespole pogadać indywidualnie, na zasadzie jaki mamy system, jaki mamy zespół, jak do tego podejść. No i prawdopodobnie mamy w tej aplikacji rzeczy, które są kluczowe, które trzeba mega dokładnie przetestować, na przykład nie wiem, w sklepie internetowym system dodawania rabatów. No to jest istotne, ale system, który decyduje, czy ma przycisk być z lewej strony, czy z prawej strony, prawdopodobnie jest mniej istotny. Więc to sobie trzeba w zespole przegadać. To, co nam jeszcze bardzo pomaga, to są testy mutacyjne. Też już były różne prezentacje na ten temat, jeżeli chodzi o Infection PHP. W Javie też jest podobne narzędzie. Tak naprawdę taki test mutacyjny każdy z nas może sobie zrobić w każdej chwili. Wystarczy po prostu, że zepsujecie dowolną rzecz w kodzie produkcyjnym i sprawdzacie, czy testy to wykryły. Jak testy tego nie wykryły, to macie lukę w testach. Infection PHP robi to automatycznie. Ale potem, zwłaszcza jak tu Wojtek na pewno bardzo chętnie by wam opowiedział, są też false positive, więc też nie ma sensu przesadzać w drugą stronę, że ten mutation score index będzie na 100%. My jak sobie ustawiliśmy na 80%, to jeden kolega powiedział, no to będzie was bolało, będziecie płakać. MSI na 80% to już czasami jest niezłe wyzwanie. Chyba, że sobie skonfigurujecie pomijanie pewnych rzeczy. Tak więc już tak podsumowując całą tę naszą podróż, naszą drużyną, no mamy takich 7 rzeczy. To jest lista subiektywna, to jest to, co gdzieś z moich doświadczeń osobistych i firmowych wyszło. Na pewno macie jakieś swoje doświadczenia, pewnie swoje, możecie rzeczy dorzucić. Nie będę czytał slajdu, zakładam, że sobie przeczytacie. A jak coś, to jeszcze całą prezentację zaraz po tutaj spotkaniu to wrzucę tam na Twittera, na LinkedIna, to zapraszam. No i tak, zapraszam do 3 rzeczy tak naprawdę. Bardzo dużo aktywności dzisiaj mamy. Pierwsza rzecz to jest zeskanowanie tego QR kodu z lewej strony. Jeżeli chcecie pracować w takim zespole jak nasz, w Wolcie, to zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć te slajdy albo mnie tam trochę postalkować, pomarudzić, pohejtować, to zapraszam na moją stronę, na Twittera, LinkedIna. Jak również zapraszam do tej lodówki, która tam jest, która zawiera zimne piwo Lager Wiedeński, jeżeli dobrze pamiętam. To jest tam na stoisku woltowym, zupełnie po drugiej stronie budynku. Zapraszam i dziękuję. Na pytanka mam chyba z 1 minutę, albo nawet w ogóle, ale to możecie mnie ścigać gdzieś na korytarzu i sobie chętnie pogadamy.